Życiorys Einsteina jest bogaty m.in. w jego ciągłą emigrację. W 1986 roku zrzekł się obywatelstwa niemieckiego, by uniknąć służby wojskowej. W 1901 roku Albert przyjął obywatelstwo szwajcarskie, zaś w 1940 roku zaprzysiężony został na obywatela Stanów Zjednoczonych. Warto dodać, że w tamtych czasach można było zostać obywatelem kilku państw jednocześnie. Albert Einstein nigdy jednak nie zrezygnował z obywatelstwa szwajcarskiego. Jego Nagroda Nobla za 1921 rok nie była przypisana żadnemu krajowi, których naukowiec był obywatelem. Einstein stanowczo sobie tego zażądał. Gdy Hitler doszedł do władzy, zapragnął usunąć wszystkich Żydów. Wyznaczono nagrodę $5000 za głowę Einsteina, który miał żydowskie pochodzenie. Przy jego domu w Belgii straż zaczęła obserwować wszystko, co się tam dzieje, więc polowanie na Einsteina nie było wyłącznie plotką. Albert Einstein z przekąsem skwitował wyznaczenie nagrody za własną głowę: "Nie wiedziałem, że jestem tyle wart." W zbiorze wszystkich wrogów III Rzeszy można było pod fotografią naukowca przeczytać dopisek: "Jeszcze nie zawisł."